Węzeł świętego Andrzeja. Wiązanie rozpoczynamy od założenia krawata na szyję na lewą stronę, tak aby węższa część była po lewej stronie, a szersza po prawej. Krzyżujemy go tak, aby węższa część znajdowała się na szerszej. Węższą część trzymamy w prawej dłoni, a szerszą w lewej. Pierwszy ruch wykonujemy przenosząc szerszą część na prawą stronę nad podstawą. Następnie przekładamy na lewą stronę. Potem przeciągamy szeroki koniec środkiem ku górze i przekładamy pod podstawą. Trzymając szerszą część krawata w prawej dłoni, przenosimy ją na lewą stronę. Węzeł kończymy przeciągając szeroki koniec środkiem ku górze i ściągając go w dół przez utworzoną w ten sposób pętlę. Teraz formujemy sam węzeł